I godzina 16.13 na naszych zegarach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak i zapraszam na dzisiejsze popołudnie w Radiu Wnet. A my już mamy pierwszego gościa. Jest nim Joanna Gumińska, patronka repatriantów, mieszkanka wschodniej Grodzieńszczyzny. Dzień dobry. Zachodniej, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim zachodniej, bo jeszcze ktoś pomyśli, że przeniosłam się na drugą stronę Grodna. Dokładnie, to ja przepraszam za to fopa. Tak jest, dokładnie tak. Nie, na Białorusi na pewno nie, to jest zdecydowanie Polska i piękne okolice, między innymi Sokółki, ale to jest także bardzo blisko właśnie granicy polsko-białoruskiej i dzisiaj o tym, co tam się dzieje, porozmawiamy. Od kilkunastu dni już tak naprawdę koczuje tam grupa osób, to są przybysze z krajów blisko wschodnich, między innymi z Afganistanu. No i opowiedzmy, jak ta sytuacja wygląda dziś. Afgańczycy na dzień dzisiejszy stanowią w dalszym ciągu mniejszość tych grup migrantów, które się u nas pojawiają. Ja chciałabym przy okazji poinformować Państwa, że ten nacisk ze strony rządu Aleksandra Łukaszenki zaczął być realizowany znacznie wcześniej, około 2 miesięcy temu, tylko ze względu na to, że akurat w naszej okolicy Białowa, Sokółki, Nowego Dworu, Dąbrowy Białostockiej nie ma żadnych naturalnych barier. W związku z tym był swobodnie dość realizowany przemyt chociażby artykułów handlowych z Białorusi, bo po prostu trudno bardzo było upilnować tego pasma granicznego. A w tej chwili przez całe lato w zasadzie nasilał się przemyt ludzi. Dziś wiadomo, że jest to element wojny hybrydowej i tutaj nie ma co do tego chyba żadnych wątpliwości, że jest to gra na destabilizację krajów bałtyckich oraz Polski. Naciski na Polskę będą się zwiększały i rzeczywiście cała Straż Graniczna i mieszkańcy naszych okolic mają ogromne obawy co do tego, jak będzie wyglądała jesień. O ile mi wiadomo, rozciągnięto już w zasadzie na całej długości newralgicznego odcinka druty kolczaste, które każdy, kto był w harcerstwie, ma świadomość, że są stosunkowo łatwe do sforsowania, chociażby kładąc na nich konar odpowiednio gruby, żeby ugiąć te pętle z drutu, można potem swobodnie po nich przejść. Tak naprawdę jedynymi żywymi istotami, którym trudno jest sforsować ten drut, są zwierzęta migrujące swobodnie od zawsze w zasadzie w tym mocno zalesionym regionie. Natomiast migranci radzą sobie z tym bardzo dobrze. Jedynym rozwiązaniem jest pobudowanie płotu, który odgrodzi nas w newralgicznych miejscach, tam gdzie nie ma naturalnych przeszkód, takich jak rzeka Bug na przykład, od granicy, od pasa granicznego z ziemi, tej zaoranej ziemi z Białorusią. No i tutaj pojawia się pytanie, jeżeli pozwolisz, że ci wejdę w słowo, to pojawia się też takie pytanie, bo o ile jak śledzimy media społecznościowe, czy nawet dyskusje na naszej scenie politycznej, Polska jest bardzo podzielona, a jak to wygląda z perspektywy osób, które są no, na tej takiej, którzy przyjmą po prostu tą falę tak najbardziej na siebie, czyli o mnie właśnie mieszkańców przy granicy polsko-białoruskiej, czy te zdania również są podzielone wśród ludności, która jako pierwsza po prostu będzie musiała się zderzyć z tą falą migracji, czy może przeważają tą takie opinie jak ta twoja? No, ja myślę, że przeważają, znaczy trudno mi wypowiadać się za wszystkich mieszkańców regionu, natomiast w rozmowach, które prowadzę tutaj dość szeroko z lokalnymi działaczami, z lokalnymi politykami i zwykłymi rolnikami, nie spotkałam opinii absolutnie nikogo, kto by wychodził z założenia, że jest jakiekolwiek możliwe inne rozwiązanie niż postawienie płotu. Zresztą daleko nie trzeba szukać. No, kraje unijne, które miały tego typu doświadczenia, w tym chociażby Grecja, już są przygotowane na zabezpieczenie się przed tym elementem wojny hybrydowej. Bezwzględnie należy pomagać uchodźcom wojennym w Afganistanie i w krajach, które zdecydują się, w krajach ościennych, które zdecydują się te obozy u siebie założyć. Natomiast nie są to państwa europejskie z wielu względów, o których oczywiście możemy porozmawiać, ale
osobny temat. Ja chciałam powiedzieć o tym, że w prowincji Ebros w Grecji zakończono miasto, trudne między tydzień temu czy trzy dni temu, ale w każdym razie w ostatnich dniach, budowę dużego płotu z takich stalowych elementów, który jest trudny do sforsowania, ale też nie jest to niemożliwe, bo przecież trzeba pamiętać, że w naszym przypadku strona białoruska dostarczy wszelkiego sprzętu, który pomoże ten płot zdemontować. Ale ten płot powstał na, to jest z amerykańskiej prasy artykuł, w związku z tym posługuje się milami, na odcinku 25 mil, to będzie prawdopodobnie jakieś 65-68 chyba kilometrów długości. I my musimy zrobić to jak najszybciej. Wiadomo, że ta fala prawdopodobnie, z wszelkim prawdopodobieństwem będzie puszczona tym kanałem, nie kanałem greckim, a mimo to Grecy już są na tę ewentualność zabezpieczeni. Oczywiście na wojennym to nikt tutaj dyskutuje, na tak się dzieje na granicy, to nie są uchodźcy wojenni, tylko są to ludzie, którym oferuje się. Jest to oferta quasi-turystycznej wycieczki na Białoruś z możliwością przejścia do Unii Europejskiej. Ci ludzie są przywożeni samolotami, to kosztuje określoną kwotę, 2000 euro od osoby. Są zakwaterowani przez 2-3 dni w hotelach w Mińsku i później dowożeni na granicę z Polską. Nie są to w żaden sposób uchodźcy wojenni. Są to nachodźcy bądź migranci zarobkowi i należy o tym pamiętać. Czyli może takim sposobem albo pomysłem na rozwiązanie tej sytuacji jest, no bo to jest ewidentnie też dezinformacja, która pewnie jest kierowana do dużej części tych osób. Myślę, że część z nich może szukać gdzieś łatwiejszego życia na Zachodzie, ale być może też gro z nich jest po prostu oszukiwanych. W ostatnim wywiadzie, który czytałam pani Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, właśnie ona wspomniała o takich wyspecjalizowanych firmach białoruskich, którzy po prostu namawiają i zwyczajnie okłamują tych ludzi. I teraz pytanie, czy może my powinniśmy przeciwdziałać również taką informacją i dzisiaj w dobie mediów społecznościowych i powiedzieć, że nie, no niestety po prostu nie przejdziecie być może wtedy, bo ci ludzie też często za to po prostu płacą, ci przynajmniej, którzy mają jakieś pieniądze, więc tak na dobrą sprawę są poszkodowani podwójnie, bo też trzeba pamiętać, że po tej drugiej stronie jest często człowiek i który być może przeznacza całe jakieś oszczędności swojego życia i szuka lepszego jutra. Ale rzeczywiście, no natomiast też należy pamiętać o tym, że w dobie internetu można skorzystać z narzędzi, które pozwolą weryfikować prawdziwość takiej oferty, prawda? Nie jest specjalnie trudne dowiedzenie się, że wjechanie i pozostanie na terenie Unii Europejskiej wymaga chociażby pozwolenia na pobyt i pozwolenie na pracę. Ostatnio zajmowałam się pomocą polskiej rodzinie z Białorusi, która się repatriowała do Polski i wiem, jak bardzo trudna jest to ścieżka, mimo zapowiadanych ułatwień dla Polaków z Białorusi. Nie zauważyłam, żeby jakiekolwiek ułatwienia zostały implementowane. Natomiast można to, oczywiście w przypadku migrantów, można to bardzo łatwo sprawdzić. Kompletnie nie rozumiem nastawienia części polskich polityków czy działaczy, którzy w imię doraźnych korzyści wykorzystują tę dramatyczną, coraz bardziej dramatyczną sytuację na polskiej granicy, próbując albo zyskać jakąś czasową, krótką popularność, jak dwóch posłów, którzy z pudełkami pizzy wybrali się spacerem przez czyjeś pole na granicę, żeby tę pizzę dostarczyć, to jest taki dość mediowy epizod. Ale już na przykład osoby, jak pani poseł Iwona Hartwig albo poseł Jasira, których performanse już są po prostu groźne, dlatego że ich zachowania to są zachowania kwalifikacyjne, tak jakby współpracowały z reżimem, który próbuje destabilizować polską granicę. Pani Hartwig albo jest całkowicie bezrozumna i uświadcza jej postawa, jak gdyby
powoduje, że coraz bardziej skłaniam się ku pomysłowi, że powinien być jakiś egzamin kompetencyjny dla posłów, bo ona prawdopodobnie nie rozumie to, co czyni. Natomiast pani Yahira rozumie i cynicznie wykorzystuje to do budowania swojej wątpliwej i odpychającej popularności. Nad tym trzeba byłoby się zastanowić, żeby podobnie jak w przypadku różnego rodzaju NGO-sów, które tam solą chlebem i solą, albo jakieś inne organizacje, już dawno różne środowiska podnosiły głos, że należy prześledzić ścieżki finansowania tych organizacji, tych fundacji i stowarzyszeń, bo są to, bo mogą działać i bardzo często działają na szkodę państwa polskiego, po prostu. I myślę, że w takich wypadkach, tak, w takich wypadkach na pewno wyszłoby dużo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o te środki finansowania, bo już wielokrotnie mogliśmy to obserwować, ale też pytanie o chłopców, którzy tak naprawdę pilnują tych granic, czyli o służbę graniczną, bo to jest chyba ta grupa, na którą wylał się też jakiś taki największy hejt i także często promowany przez polityków o mocno takich liberalnych poglądach. Jak oni sobie radzą z tą sytuacją? Wiem, że ty rozmawiałaś kilkukrotnie z osobami, które właśnie pilnują tej polskiej granicy i są na tym pierwszym miejscu. Jak oni sobie radzą z tą sytuacją? Jak to wszystko odbierają? Owszem, rozmawiałam ciężko, tak, bo mam to wiele osób w naszym rejonie pracuje w Straży Granicznej. Mam z nimi oczywiście stały kontakt. Nie czujemy się teraz, dlatego że są to osoby, które schodzą ze służby i mają telefon, że muszą wracać, bo pojawiła się jakaś kolejna, nie wiem, grupę kolejną przechwycona albo zaobserwowana po stronie białoruskiej dużą grupę migrantów, albo że ktoś z rolników zadzwonił, że znowu znalazł na polu jakieś wyrzucone, prawda, opakowania z arabskimi napisami i tym tropem ci ludzie są szukani, bo warto zaznaczyć, że w dalszym ciągu znacznym grupom udaje się po prostu przedostać na terytorium Rzeczpospolitej i oni gdzieś tam rozpływają się dalej. Straż Graniczna ma bardzo trudne zadanie. Naprawdę bardzo, bardzo trudne, a będzie tak jak my i musimy być tego świadomi, będzie i wyłącznie tylko gorzej. Oczywiście nasze, mówię, polskich służb granicznych, możliwości weryfikacji tych ludzi, którzy mogą się podawać za kogokolwiek przecież, bo oni są pozbawieni dokumentów, mogą podawać dowolny wiek. My jesteśmy zobowiązani ich zarejestrować i dostarczyć tłumacza, co też po prostu nie będzie możliwe, tak? Jeżeli ta fala się nasili, bo nie mamy tylu tłumaczy i być może nawet w dialektach, z którymi oni się porozumiewają, nie będziemy w stanie znaleźć nikogo na terytorium RP, to spełniałby kryteria i byłby pomocą w przypadku tłumaczeń. Szkoda bardzo naszych służb i żenują mnie. Naprawdę jestem rozpaczona, że doszliśmy do takiego etapu, gdzie pan Władysław Frasyniuk powiedział rzecz tak skandaliczną, że należałoby wykorzystać wszelkie instrumenty prawne, żeby przykładowo ukarać go za to, co powiedział. On nie jest postacią kryształową, ja oczywiście doceniam jego zasługi, natomiast tam się coś bardzo niedobrego z tymi ludźmi dzieje, tak? To trzeba by się zastanowić, czy przypadkiem w sytuacji prawdziwego zagrożenia ci ludzie nie będą piątą kolumną, która będzie współpracować obojętnie z najeźdźcą, z kimś, kto będzie próbował destabilizować, z wrogiem Polski, jasno oficjalnie zdefiniowanym, bo dzisiaj oczywiście Łukaszenka udaje, że to nie on i że on nie ma nic wspólnego z tymi falami migracji. Wszyscy się domyślamy, że to nie tylko reżim Łukaszenki, ale jest to polityczna gra Putina, ale nasi politycy, którzy dają się rozgrywać jak dzieci, powinni zdawać sobie z tego konsekwencje i powinny być wyciągnięci. To prawda, ja tutaj tylko dodam. Dodam, jeżeli pozwolisz, że Mariusz Błaszczak poinformował, że zgłosi zawiadomienie do prokuratury i tutaj to oczywiście odnoszę się do słów Władysława Frasyniuka. Odniósł się już i także skomentował je premier Mateusz Morawiecki. Natomiast Władysław Frasyniuk już zapowiedział, że nie przeprosi za te słowa i że jakby dalej podtrzymuje taką opinię. Więc tyle, jeżeli chodzi o komentarze. Niech opinia...
pozwoli, przepraszam, że ci wchodzę w słowo. Mnie opinia pana Frasyniuka obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Natomiast jako obywatel praworządnego państwa mam prawo domagać się wyciągnięcia w stosunku do tej osoby wszelkich konsekwencji. Tak samo jak w stosunku do innych szaleńców, którzy jeżdżą do pasa nadgranicznego, testują czyjeś pola, gdzie są albo gdzie pastwiska, bo tam jest jeden rolnik, który nie będzie miał dzięki tym nierozsądnym działaniom paszy na zimę, tak? Bo mu wydeptano elegancko całą łąkę, całe pastwisko. W stosunku do tych ludzi, do wszystkich, do Frasyniuka i całej reszty, powinny zostać wyciągnięte konsekwencje, bo samo ogłoszenie, że zostanie, nie wiem, złożone zawiadomienie do prokuratury z podejrzeniem podejrzenie popełnienia przestępstwa nie wystarczy. Muszą być wyciągnięte wszelkie konsekwencje, bo gruźb różnego rodzaju, wyciągnięcia konsekwencji, to na przestrzeni lat słyszymy tak dużo, że one nam zupełnie spowszedniały. Chcielibyśmy zobaczyć rzeczywiste działania w tym zakresie. Tak być nie może. To jest, ci ludzie mogą działać, współdziałać z wrogami kraju na rzecz wewnętrznej destabilizacji. Należy sobie z tego zdawać sprawę, że w momencie próby oni nie staną na wysokości zadania. Oni nie staną po naszej stronie. Nie będą bronić interesów Polski. To jest kompletna dywersja. Dokładnie tak, i jak obserwujemy całą sytuację teraz w Afganistanie i nie tylko, i właśnie jak już wspomniałaś działania, no już tak otwarcie można mówić o wojnie hybrydowej ze strony Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina, bo to też dobrze, że udało ci się podkreślić, to mamy prawdopodobnie, albo być może możemy mieć do czynienia z jednym z największych kryzysów migracyjnych w historii tak naprawdę Europy, bo już nie mówimy tylko o Polsce czy o krajach bałtyckich, ale także z tym wszystkim będą mierzyły się i Niemcy, i Francja, no i warto teraz właśnie mądrze i strategicznie działać, a przede wszystkim nie przeszkadzać osobom, które mają pilnować bezpieczeństwa naszych granic. Gościem Radia Wnet była Joanna Gumińska, patronka repatriantów i mieszkanka zachodniej Grodzieńszczyzny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję tobie, dziękuję słuchaczom, polecam się na przyszłość. Sytuacja, tak jak mówię, na razie jest jeszcze pod kontrolą, ale na jesieni będzie tutaj bardzo gorąco. Największy kryzys migracyjny, przynajmniej od czasów upadku Cesarstwa Rzymskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten komentarz. Mam nadzieję, że przetrwamy. Dziękuję bardzo. Do widzenia.